Cześć, witajcie na moim kanale Pewne Używane w Cars. W dniu dzisiejszym krótka prezentacja Citroena C4 Picasso w wersji wyposażenia Exclusive. Samochód z rocznika 2013, napędza go silnik 1.6 HDI o mocy 115 koni mechanicznych, połączonego z manualną sześciobiegową skrzynią biegów. Dlaczego krótka prezentacja? Ze względu tego, że ten oto egzemplarz już na etapie zakupu przeze mnie, w zasadzie parę minut po zakupie, był już zarezerwowany przez pana Pawła. Pan Paweł akurat był na liście osób, które poszukują Citroena C4 Picasso. No i cóż, ja w zasadzie w dniu dzisiejszym odebrałem samochód z czyszczenia, zadzwoniłem do pana Pawła, wysłałem parę zdjęć, nakręciłem dla niego taki krótki filmik i pan Paweł stwierdził, że w dniu dzisiejszym też ten samochód przyjedzie zobaczyć. Akurat ma niedaleko, bo z okolic Radomia, więc wsiadł samochód, przyjechał, obejrzał sobie go, nie wiem, jakieś 2-2,5 godziny, plus byliśmy na stacji diagnostycznej. No i oczywiście pan Paweł podtrzymał rezerwację. No i umówiliśmy się, że w ciągu paru najbliższych dni ten samochód odbierze i go po prostu zakupi. A wam chciałem pokazać, jak ten samochód finalnie wyszedł. Jak was za każdym razem informuję, samochód, który posiada swoją prezentację z przyjazdu, z nowej dostawy, będzie miał też swoją prezentację. I w tym momencie wrzucę wam w prawym górnym rogu link do prezentacji, jak samochód przyjechał z zagranicy, bo być może są takie osoby, które przygody z moim kanałem zaczną właśnie od tego materiału i żeby też wiedziały, o co chodzi, to mają link do materiału, jak samochód przyjechał z zagranicy. Jak wam wspomniałem, samochód wersji wyposażenia Exclusive. Tutaj akurat mamy na wyposażeniu reflektory ksenonowe. Do tego mamy tutaj szklany panoramiczny dach, tylne światła z efektem 3D LED, czujniki parkowania przód, tył. Do tego mamy też kamerę cofania. Samochód wyposażony też jest w czujnik martwego pola w lewym, jak i w prawym lusterku. W tym błękitnym kolorze to auto naprawdę prezentuje się moim zdaniem wybornie. Pasuje do tego tak samo jak ten czerwony i oczywiście srebrny, którym jeździ pan Radek, z którym jestem cały czas tak naprawdę w jakimś mniejszym lub większym kontakcie. Pewnie też ten materiał pan Radek obejrzy. No zobaczcie, tak oto wygląda ten egzemplarz. Więc klasycznie półskórzana tapicerka. Jednym wyjątkiem był ten czarny w automacie, gdzie tam się trafiła pełna skóra. A tak to przeważnie standardowo półskórzana tapicerka w bardzo ciekawej kolorystyce. Jak to wersja Exclusive, w standardzie mamy elektryczną klapę bagażnika. Już nam się robi powoli taka szarówka, więc no tutaj jakość z mojej kamery nie będzie najlepsza, ale na ile się da, to postaram wam się to, słuchajcie, pokazać. I tutaj lewa strona. Jeszcze z panem Pawłem, a propos jego wizyty, odbyliśmy jazdę testową. Przejechaliśmy parę kilometrów. Także pan Paweł miał czas też, żeby ten egzemplarz przetestować, przejechać. No cóż, pokażę wam jeszcze, jak tutaj ten samochód
wypada pod maską. Podstawiłem sobie tutaj tą podpórkę. No i cóż, na życzenie też pana Pawła wymieniony pasek rozrządu wraz z pompą wody i wszystkimi rolkami, do tego olej Total 5W30 i wszystkie filtry, do tego jeszcze wymieniony płyn chłodniczy. Tutaj całe wygłuszenie pod maską, calutkie, kompletne. Jeśli chodzi o historię tego samochodu, to jest, uwierzcie, naprawdę dosyć spora. Tych papierów, faktur jest tutaj naprawdę mnóstwo. Już nie będę was, krótko mówiąc, tym zanudzał, ale historia tego samochodu jest pełna. Tutaj mamy jeszcze czytnik CD. Zasiądę za kierownicą. O, jeszcze tutaj mamy, nawet mamy z wizyty na stacji diagnostycznej sprawdzenie pojazdu. Pan Paweł sobie tego nie zabrał, ja tutaj to zostawię dla niego. No i cóż, na wyposażenie, jak to w wersji Exclusive, kamera, ten duży, nie pamiętam już, kurczę, zapomniałem, 10, jak dobrze pamiętam, calowy ekran. Przebieg macie 183 3 km. A tutaj wszystkie te opcje, które ten samochód posiada. Jest tego całkiem sporo, jak to w wersji Exclusive. Więc cóż, no ja nie będę tutaj jakoś zbytnio tego nagrania przedłużał. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał na YouTubie. Wpadajcie też na Instagrama. Na Instagramie wrzucam wcześniej zdjęcia samochodów, które zakupiłem, no i które będą miały finalnie swoją prezentację pełną bądź taką w takiej krótszej formie na kanale na YouTubie. Zwróćcie uwagę na te światła z efektem 3D LED. Naprawdę wygląda to obłędnie. A jeżeli są osoby, które nie posiadają Instagrama, bo pewnie takich osób jest sporo, żeby się dowiedzieć, co będę miał w ofercie, to trzeba się, słuchajcie, ze mną po prostu skontaktować telefonicznie i w tym momencie wyświetla wam się numer telefonu do mnie. Także nie przedłużając, trzymajcie się, cześć i pozdrawiam. A w komentarzach dowiecie się po prostu, kiedy pan Paweł samochód odebrał. W sumie zmieni się też tytuł z rezerwacja na samochód sprzedany. Także trzymajcie się, pozdrawiam, cześć jeszcze raz.